Kiedy ostatnio mieliśmy do czynienia z jakąś udaną adaptacją jakiegoś opowiadania albo powieści Stephena Kinga? Albo chociaż taką, która nie byłaby nudna i niepotrzebna? Dawno, prawda? Od palpowych, horrorowych powiastek powtarzających raz po raz te same tropy i archetypy, po poważniejsze, psychologiczne historie. No, bez znaczenia. Można odnieść wrażenie, że wszystko to, co najlepsze mieli filmowcy do zaoferowania w tej dziedzinie, skończyło się dawno temu. I teraz będziemy dostawać co najwyżej robione na pół gwizdka remake'i w stylu Carrie. Ale to stwierdzenie było aktualne aż do teraz, bowiem właśnie na ekrany kin weszło to, czyli It. Historia, którą w wydaniu filmowym, czy raczej serialowym, kojarzymy głównie dzięki bezbłędnemu Timowi Curry w roli Pennywise'a, a także temu, że całość była nudna jak flaki z olejem i polegała głównie na tym, że bohaterowie stali i rozmawiali przez cały czas, a to okazjonalnie było jeszcze przerywane flashbackami. A za wszystkim stał jakiś wielki pająk czy coś. Sorry za spoiler, ale jeśli tego nie widzieliście, to po pierwsze właśnie oszczędziłem wam rozczarowania, a po drugie teraz już nie macie żadnego powodu, żeby wracać do tamtego kiepskiego miniserialu i możecie skupić się w całości na nowej wersji. A zapewniam, że warto, bo ten film, w przeciwieństwie do poprzednika, rządzi. W zasadzie teraz, po fakcie, kiedy już widziałem ten film, myślę sobie, że to przecież oczywista sprawa, że powrót do tej właśnie historii Kinga miał sens. Dopiero co przecież ogromny sukces odniósł serial Stranger Things, będący z grubsza tym samym, zresztą był inspirowany właśnie między innymi na It. A i horrory z masą jumpscare'ów, demonami, duchami i całą resztą wciąż przechodzą siódmą czy ósmą młodość. I nowe It jest mniej więcej właśnie tym, czyli takim udanym, choć nie idealnym, mariażem typowego horroru i zuchwałego kina nowej przygody, co myślę, że powinno całkiem nieźle oddawać ducha tych m.in. książek Kinga o grupie młodocianych przyjaciół stających naprzeciw przerażającej tajemnicy. O ile mi wiadomo, film pozostaje naprawdę wierny książkowemu oryginałowi, choć tutaj poproszę o ekspertyzę w komentarzach, bo książkę czytałem dawno temu i nie planowałem do niej wracać. Choć w sumie, no nie powiem, żeby ten film mnie do tego nie zachęcił, wręcz przeciwnie. Jeśli macie podobnie i też planujecie wrócić sobie do oryginału, oglądajcie do końca. Będę miał dla was niespodziankę. Pewnie domyślacie się w tym momencie, że jeśli mówimy o typowym Kingu, no to pewnie pełno tutaj głupstewek i nielogiczności. Mamy sceny przerabiane w rozmaitych filmach aż do znudzenia i aż mimowolnie wywracałem oczami, kiedy po raz setny chyba było mi dane oglądać scenę dramatycznego obcinania włosów nad umywalką. Czy te wszystkie sceny, gdzie wiesz, że za chwilę będzie jumpscare. Bo kadr na to wskazuje, muzyka na to wskazuje. Jo, niespodzianka, jest. Albo że w zasadzie wszyscy dorośli tutaj to ślepi i głusi, najczęściej psychopaci. Albo że chuligani, no zwykli szkolni chuligani, posuwają się do jakiegoś absurdalnego ekstremum. I tak dalej, ale wiecie co? Zupełnie mi to nie przeszkadzało. Trochę jak w Riverdale czy w Stranger Things właśnie, nowe It bierze się mocno w nawias całej konwencji, wcale nie wstydząc się tego, czym jest, i stara się w znanych nam i autorom ramach zrobić jak najlepszą robotę. No umówmy się, idąc do kina na It, na ekranizację książki Kinga, doskonale wiemy, na co się piszemy. I film naprawdę nie waha się dostarczyć nam tę dawkę mocno kiczowatej i umownej na swój sposób, ale też takiej znajomej grozy. Szczególnie, że nie odniosłem tutaj wrażenia, by twórcy filmu się nie starali. Pennywise nie pojawia się tutaj tylko jako klaun i wielki pająk, jak poprzednio, ale przybiera wiele form, bawiąc się lękami bohaterów, co daje autorom spore pole do popisu i nie mogę powiedzieć, by z tego z powodzeniem nie korzystali. Naprawdę szanuję ten wysiłek autorów, bo nawet mimo tego, że bywały momenty, kiedy byłem już lekko znudzony tym, co widzę na ekranie, bo wydarzenia zaczynały przypominać po prostu odhaczanie z listy, kogo to Pennywise jeszcze nie nastraszył, a jak kogoś nie nastraszył, no to teraz możemy obserwować scenkę, gdzie nasz demon się pojawia w jakiejś przekomplikowanej formie. I lekko już ziewałem na
kolejnego zombiaka, albo kolejną rękę, która gdzieś tam się wynurza za framugi, no to potem nagle dostawałem scenę rodem z martwego zła, z jakimś deszczem posoki. A to, umówmy się, zawsze jest mile widziane. W ogóle poza oczywistymi inspiracjami wymienionymi wcześniej, to seans bardzo przypominał mi coś między oryginalnym, a zremake'owanym Martwym Złem. Co myślę, że jest dobrą rekomendacją. Czy pasującą do historii Kinga? Zdecydujcie sami, ale ja zdecydowanie propsuję. Zasadniczo autorzy bardzo starali się, by Pennywise był naprawdę straszny. Wobec tego nie tylko straszy na różne sposoby, z czego postać z obrazu jest zdecydowanie najfajniejsza, ale i sam swojej klauniej postaci wypada demonicznie. I co rusz szczerzy wygenerowane komputerowo ostre jak brzytwa kły. I tutaj mam pewien problem. Widzicie, ja należę do tych ludzi, którzy uważają klauny za generalnie dosyć przerażające. Nie wiem dlaczego, być może chodzi o to ukrywanie prawdziwych emocji i prawdziwych intencji pod tym kolorowym makijażem, albo o te wielkie buty. Myślę, że to chodzi o te wielkie buty. W każdym razie, klaun jest straszny, kiedy jest wesołym klaunem, który chce cię rozśmieszyć. Natomiast kiedy klaun jest już automatycznie demoniczny, tak został zaprojektowany, no to cały ten efekt znika. Kapitan Spaulding był kawałem skurwiela, ale nie był straszny. Joker, najbardziej moim zdaniem niepokojący, jest właśnie w tym swoim klasycznym, niemal wodewilowym wydaniu. Pennywise Carego, najlepszy był, kiedy faktycznie szalał sobie jako brasowy klaun, bo wiedziałeś, że coś tu jest nie tak. Niestety w tej nowej wersji Pennywise jest po prostu kolejnym demonem. Kolejnym kinowym demonem, który akurat jest trochę podobny do klauna. Więc myślę, że nie zostanie zapamiętany tak jak poprzednik w tej roli. Szczególnie, że zwykle robi coś strasznie strasznego, na przykład biegnie w stronę kamery, trzęsie się jak epileptyk, albo otwiera paszczę i tak dalej. Ciągle miałem wrażenie, że naprawdę nie trzeba było tego wszystkiego robić. No ale z drugiej strony pasuje to znacznie lepiej do całego tonu produkcji. No i też trzeba przyznać, że autorzy starają się jak najbardziej ten jego terror urozmaicić. Bardzo podoba mi się też fakt, że nasz adwersarz pozostał wyjątkowo dziecinny. W zasadzie zachowuje się jak jakiś rozpieszczony bachor, co ma sens, bo przybrał postać klauna właśnie po to, by zwabiać dzieciaki. I to dzieciaki i ich zachowania zna najlepiej. No właśnie, dzieciaki. To jest największa zaleta tego filmu i to jest kluczowe. No bo w dupie z klaunem, w dupie z efektami specjalnymi, w dupie nawet z jakością samej historii, ale jeśli dzieciaki nie będą na tyle ciekawe, że będzie nam się chciało naprawdę śledzić ich losy, no to posypie się w zasadzie całość. Na szczęście nasi młodzi bohaterowie są fantastyczni. Jest ich całkiem sporo, więc nie każdy dostaje tyle samo czasu, ale nie miałem w trakcie oglądania żadnego problemu, by ich odróżnić, zorientować się, jaki mają charakter, motywacje i jaki jest ich problem. No bo pamiętajcie, to wciąż jest Stephen King, więc każde dziecko ma tutaj jakąś traumę. Ale przynajmniej tym razem nie ma żadnych mocy telepatycznych. Autorzy bardzo zręcznie, moim zdaniem, wykorzystują każdą, choćby najmniej znaczącą z pozoru scenę, by powiedzieć nam coś o bohaterach i to zazwyczaj działa. Do tego aktorstwo też jest świetne, szczególnie ze strony Sophie Lillis. Ta 15-latka zdecydowanie ma przed sobą karierę. Naprawdę szkoda mi było się z nimi wszystkimi rozstawać i żałuję, że w kontynuacji spotkamy już ich dorosłe wersje. Wolałbym, żeby klub luzerów wrócił w tej samej formie jeszcze raz. Więc nie wiem, może jakiś midquel? Proszę? Jest jednak parę innych rzeczy, które wypadają tutaj dyskusyjnie. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj robi ten wątek molestowania naszej bohaterki, który jest potraktowany wyjątkowo po macoszemu. Dziwna była ta bitwa na kamienie, pokazana w slow-mo z jakiegoś powodu. Nie rozumiem, dlaczego siedziba klauna wygląda jak z filmu Tima Burtona. Czasami też ton jest na tyle dziwnie wyważony, że naprawdę nie wiesz, czy masz się bać, czy śmiać. A poza tym film jest cholernie długi. Przez to, że jest też przepełniony wątkami, czy scenami, które dla samego tempa można by jednak wyciąć, bo w przeciwnym razie czuć cały ten czas,
który trzeba przesiedzieć, żeby dobrnąć do finału. Tym bardziej, że mamy w zasadzie całkiem fajną kulminację dużo wcześniej, przez to cała reszta filmu, która dzieje się potem, już nie robi takiego wrażenia. To wszystko oczywiście wynika w dużej mierze z materiału źródłowego, ale i tak jestem zdania, że scenariuszowi po prostu przydałoby się trochę szlifu. Mimo to, jak pewnie sami zauważyliście, film mi się bardzo podobał. Jest jak dla mnie odpowiednio straszny jak na horror, postacie bohaterów są odpowiednio napisane, by działał ten nowo przygodowy element, jest też odpowiednio dużo kiczu i bezwstydnego odtwarzania tego wszystkiego, co spłodził umysł Kinga, ale jednocześnie nie ma tu miejsca na byle jakość. It odtwarza tę magię beztroskich lat 80., tak jak można by tego oczekiwać, ale robi to moim zdaniem lepiej niż naśladowcy w rodzaju Stranger Things, bowiem zachowuje tutaj swój charakter i nie jest tylko wielkim hołdem, ale doskonałym młodzieżowym horrorem zrobionym dla współczesnej publiki. Kiedy byłem mały, to bardzo lubiłem oglądać te wszystkie straszne historie z gęsiej skórki czy boisz się ciemności. I nowe It jest trochę jak tamte produkcje, tylko rzeczywiście zrobioną za większe pieniądze, lepiej sfilmowaną, lepiej napisaną, przeznaczoną dla jednak bardziej wymagającego, nieco już starszego odbiorcy. Ale czuć trochę tej magii, czuć trochę tej beztroski. Jest to po prostu sprawnie zrobiona historia o duchach i odważnej grupce dzieciaków. Czego więcej można oczekiwać? Idźcie, nawet jeśli nie lubicie horrorów. Gorąco polecam. Podoba mi się to. A jeśli po seansie, albo nawet przed seansem, chcecie sobie odświeżyć oryginał, albo po prostu przeczytać go na nowo, no to tak się jakoś przypadkowo złożyło, że mam dla was do rozdania 3 egzemplarze oryginalnej książki Kinga. 3 grube tomiska, które ofiarował mi na rozdanie polski dystrybutor filmu Warner Bros. Polska. W każdym razie, jeśli chcecie otrzymać tę grubą i drogą książkę, to wystarczy, że napiszecie komentarz tutaj pod spodem, jaki inny film będący ekranizacją książki Kinga powinno się poddać remake'owi. I dlaczego? I autorzy oczywiście najciekawszych odpowiedzi, 3 autorów najciekawszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni książkami, wyniki publikuję za tydzień na Facebooku. I to by było w zasadzie na tyle, także wasze zdrowie. Not So Scary z Ale Browaru, taki ironiczny tytuł. Film jest dosyć straszny, więc myślę, że to takie bardzo tutaj zabawne. W każdym razie bardzo dobre piwo polecam, bardzo dobry film, idźcie do kina. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć.